widziałem, że byłaś niezadowolona mocno. Bo ja się nie zgadzam zupełnie z werdyktem. Nie uważam, żebym przegrała tą walkę. Anka ledwo stała na nogach, także nie zobaczę sobie na spokojnie. Werdykt sędziowski. Co byś zmieniła? Co bym zmieniła? Na pewno bym więcej atakowała. To pewne. To, co zrobiłaś pod koniec trzeciej rundy, bo tam narzuciłaś bardzo mocne tempo. Dlaczego nie wcześniej? Bo właśnie wydawało mi się, że te dwie pierwsze rundy były bardzo remisowe i ta trzecia była taka decydująca, dlatego tam podkręciłam bardziej tempo w tej trzeciej rundzie. Zastanawiałem się, Artur Szpilka tam stoi. Był dzisiaj cicho. Kazałaś mu być cicho? Słucham się. Był cicho, kazałaś mu być cicho? Nie, słyszałam, jak krzyczał prawy na dół, lewy sierp. Jednak się nie mógł powstrzymać. Słyszałam, tak, słyszałam to. Kamiszka, nie udało się dzisiaj. No nie szkodzi, no taki jest sport, to są freakowe walki, raz się wygrywa, raz się przegrywa, się cieszę, że mogę iść do hotelu, napiję się dobrego drineczka i jutro normalny dzień jak co dzień. I mam nadzieję, do zobaczenia w klatce już niebawem. Moi drodzy, gorące i ogromne brawa dla Kamiszki. Dziękuję wszystkim bardzo. Fajnie. A ja przede wszystkim tobie dziękuję również za walkę. Naprawdę, masz mocną szczękę. Dzięki, a ty mocny cios. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo.